matka była sama. Ojciec ją zostawił, ojciec ją bił, więc poszedł w jego ślad. Pewnego wieczorku kolegów sprowadził, kupili ze alkohol, chcieli się napić. Matka zobaczyła, kolegów chce wywalić. Syn na mamę krzyczy, za ją wyprowadził. Było słychać huk, syn mamie przywalczył. Matka siedzi u siebie, zalana swymi łzami. I następnego dnia syn udaje dupa. Nie chcę pamiętam, zalany byłem w trupa. Ja zaraz wychodzę. Syn mówi mamie, podchodzę i zrób mi śniadanie. Matka poprzątała i poszła do pracy. Koleżanka się pyta, co ty masz na twarzy? Wczoraj upadła, każdemu się może zdarzyć. Nie mów nic nikomu, bo będą gadać pracy. Wypłatę mama wzięła i wraca do domu. Musi zrobić obiad, syn będzie krzyczał znowu. Otwiera mama drzwi i patrzy znowu syn. Znowu imprezują, nagle podchodzi syn. Mamusiu, daj wytuchy, bo jestem pewny w niej. Nie mam syneczku, opadł dużo mamy. Za mieszkanie wisimy, za światło zalekamy. Syn mamie zabrał portfel i mówi spadamy. Syn już proszę zostaw, lodówkę pustą mamy. Nie te jest opadzone, nie ramy sobie ramy. Syn to zwykle ważył, z uśmiechem na twarzy. I wyszedł z kolegami i poszedł się bawić. I gdy do domu wrócił, mama znowu z łzami. Synek zariebany mówi do swej mamy, jakoś damy radę. Pracy. Mama się spojrzała, do syna powiedziała: kocham cię syneczku, na ziemię upadła. Serce mamie pękło, nie tak go chowała. Robiła ona wszystko, by nie był jak tata. Syn do mamy krzyczy, co się z tobą dzieje? Wstawaj mamusiu, zaraz ci będzie lepiej. Mama już nie słyszy, syn dzwoni na karetkę. Lekarz mówi do chłopca, mama już jest w niebie. Mamo, ja tak nie chcę, wstań proszę ciebie. Będę innym człowiekiem, dla ciebie się zmienię. Mam 16 lat, to mamuś ze mną będzie. Miał iść do rodziny, ale nikt nie chce. Załamują ręce, chłopak załamany. Nie ma już swej mamy, mama na cmentarzu. Poszuk innymi grobami, chłopak załamany. Nie ma już mamy, mama na cmentarzu. Poszuk innymi grobami, mamo. Wybacz, nie chcę. Zabierz, mamo. Bardzo szczęśliwi ze sobą się nie nudzili. Nie córkę, o której później tutaj wspomnę. Miała swoje za uszami, zawsze jakiś problem. Aż do tego razu on popełnił samobójstwo. Ona została sama, sama ze swoją córką. I tak oto tutaj zaczął się koszmar matki. Przeczytała w liście od jego kochanki, że miał drugie życie. Nie był jej wierny, to był dla niej cios. Cios nieprzyjemny. Wiecznie się czepiała, wiecznie matce dopieprzała. Miała swój świat, koleżanki i imprezy. Nikt nie wiedział, co tej matce na sercu leży. Wszystko się sypało, coraz większe miała długi. Opadała się już, nikt się nic tego nie lubi. Na domem złego, często źle się czuła. Nie wiedziała, co jest grane. To kolejna próba, usłyszała od lekarza jedno proste zdanie: wszystko będzie dobrze, zlecę pani badanie. Okazało się, że matka miała raka, nie chciała martwić córki. Tu zaczęła płakać, coraz dalszy miały kontakt, coraz rzadziej rozmawiały. Matka się bała, one rzadko się widziały. Nie miała w nikim wsparcia, popadała w depresję. Córka narypana, to budziło agresję. Doszło do bójki pomiędzy nimi dwiema. Tak się dzieje na świecie, tu nie żadna ściema. Kobieta miała dosyć już tego wszystkiego. Kiedy była sama w domu, zakończyła swoje biegi. Do domu i ujrzała matkę. Już było za późno, za późno na wsparcie. Mamo, wybacz, nie chcę.